Witam wszystkich. Siódma część wyzwania. Sprzedały się jakieś 4 karty. Same kondycje za 200, za 550, za 200, kontrakt za 250. Tych dwóch gości nikt nie chce. Trochę pograłem bez nagrywania wideo, głównie z braku czasu na montowanie tego. Kilkanaście paczek otworzyłem, skład delikatnie się zmienił w porównaniu z tym, co było, ale to tylko takie kosmetyczne zmiany. Lewy obrońca Woods trafiony w paczce, środkowy obrońca Butcher i środkowy obrońca Edwards to w składzie angielskim, natomiast w składzie niemieckim wygląda to tak. Troszeczkę lepszy bramkarz by się trafił, sprint. Obrońca Hebner 64, obrońca Musmer 61, obrońca Afrije 63. I to chyba tyle. Mam też dwóch napastników z Allen, chyba Allen, tak, VfR Allen, Japończyk Abe i Niemiec Reichwein. Tak to wygląda. Trafiłem jeszcze Richardsa, prawy obrońca z Walii, z Barclays Premier League, w brązowej paczce. Tutaj nam tego wielcznika niech odpoczywa. No tak to na razie wygląda. Spróbujemy coś ugrać tym niemieckim składem. Jeśli chodzi o sezon, jestem w czwartej lidze z jednym punktem. Zostały 3 mecze do końca. Muszę wszystkie 3 wygrać, żeby się utrzymać. Raczej się to nie uda i będzie kolejny spadek. 1400 monet, kupię 4 paczki. Po 400 monet wystarczy, bo podejdą monety za sprzedaż. Nic ciekawego. Kondycję wystawię na aukcję. Od 150 za około 500 powinna się sprzedać reszta kart na Excel. Druga paczka. Prawy pomocnik Wilmet. Adeyemi, środkowy pomocnik, ale środek pomocy mam obstawiony, ale jeszcze go porównam z tymi zawodnikami, których mam. Kondycja na aukcję. Kolejna paczka, bramkarz Bernhardt. Kolejny piłkarz z Allen. Porównam go z moim bramkarzem. Reszta się do niczego nie nadaje. Kondycję wystawiamy. Na poprzednim Ultimate Team FIFA 13 jakoś łatwiej kompletowało mi się ten skład. To idzie to troszkę bardziej opornie, nie wiem dlaczego. No i mamy Vahan Gevorgyan z Zawiszy, lewy obrońca Szefer i Abraham z austriackiej Bundesligi. 300 monet, o proszę. Także jeszcze na jedną paczkę wystarczy. Bardzo fajnie, piłka. Mnóstwo koszulek i herbów. No fajne, karta 300 monet, czyli praktycznie cała paczka. Nawet jeszcze jest jakiś profit z tej paczki. Finn, no niestety się nie przyda. Naprawdę mnóstwo Irlandczyków się trafia. Fabre, ciekawy obrońca z Ligdu. Mnóstwo Irlandczyków się trafia w tych brązowych paczkach. Na nich naprawdę szybko zbudować skład. No bo ta sama piłka za 131 sprzedaje. Sprzedaje paczkę. Także tyle jeśli chodzi o kupowanie teraz paczek. No i co? No i spróbujemy coś zagrać. Aha, miałem sprawdzić tego bramkarza. Dam go na razie za tego Richardsa. Brązowy bramkarz Bernhardt. No i kto jest lepszy?
sprint ma lepsze parady, lepsze wykopy i lepiej się ustawia. Natomiast Berthard delikatnie gorzej, jest delikatnie wolniejszy. Ma lepszy refleks. Ma gorsze wykopy. No nie wiem jak to rozwiązać. Nie ma wielkiej różnicy między tymi bramkarzami. Nie no, jednak ten sprint zostanie tego gościa na Quicksela. Przeciwnik znaleziony. Zobaczymy, co uda się z nim ugrać. Bayern München. No i skład głównie oparty na zawodnikach Realu i Barcelony. Mocny skład. Będzie ciężko. El sueño del ascenso ya es agua pasada para este equipo. Hiszpański komentator, zaczynamy. Diego López, Gieselman. Gieselman w polu karnym i 1-0 w 8 minucie. Gieselman. Daje mi prowadzenie. Piqué z rzutu wolnego. Piqué. El centrocampista corta el ataque del rival. Dało się przejąć piłkę, piłka do Reichsweina. Reichswein, poprzeczka. Ależ to była okazja. Jeszcze raz mój napastnik Reichswein. Reichswein nie da ma gola. Jeszcze López broni. Ależ to była sytuacja. La bola impacta en un jugador y sale del campo. Tienen hombres arriba que van bien de cabeza. Jabo z rzutu różnego. Jabo. Strzał głową i no, było bardzo blisko. Mogłem trzykrotnie w krótkim odstępie czasu podwyższyć prowadzenie. Jabo z rzutu rożnego po raz kolejny. Jabo! Tym razem wychodzi obronną ręką mój przeciwnik. Już piłka do Benzemy. Benzema! 1-1. 20. 7 minuta. Fatalnie zachował się mój bramkarz, który nie obronił strzału w sam środek. Piłka teraz do Gieselmana. Gieselman! Czy strzeli drugiego gola? Nie udało się. W 30 minucie. Piłka do Afrije, Afrije dobrze w pole karne, strzał głową i bramka, 2-1, AB, 45 minuta, no w końcu pada dla mnie bramka, mnóstwo sytuacji w tej połowie, naprawdę mnóstwo, powinienem prowadzić tu już dobre 4-5-1, na szczęście pada ta bramka, w końcu, mój przeciwnik oddał w tej połowie jeden celny strzał, jedną akcję w ogóle przeprowadził i strzelił z niej bramkę. Gieselman pole karne, jest tam AB. Jeszcze AB i 3-1. 53 minuta. 52 minuta, przepraszam. Nie mogę już przegrać tego meczu. Angel Di Maria. Di Maria z rzutu rożnego. Di Maria. I bramka. Piqué w 61 minucie. Strzela kontaktowego gola na 3-2. Drugi strzał mojego przeciwnika w tym meczu. Jak to rozwiąże teraz Reichswein? Reichswein. Pole karne i bramka. 4-2. Jan Jatowicz. 80 minuta. O, nie mam teraz problemy z wyjściem z własnej połowy. Zagranie w pole karne. Benzema. 4-3. Seria błędów. I znów tylko jedna bramka przewagi. Arifia. Erwik Drupel. Jan Jatowicz. Jabo. Strata piłki.
El guardameta se adelanta y recoge el balón. Broń to na szczęście sprint. Sprint bardzo dalekim wykopem do AB. Antonio, el árbitro descuenta. Al final 5 minutos, Manolo de prolongación. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Angel Di Maria. Di Maria w pole karne, Benzema. Och, było blisko. 90. minuta gry. Od bramki sprint. Dobrze wybił tą piłkę. AB teraz. AB jeszcze do przodu, jest Reichwein. Reichwein lobuje i to jest 5-3. 5-3, pewne zwycięstwo. Pierwsze w tej lidze. Wcześniej też już wygrywałem, ale ta bramka pięknie podsumowuje to, co działo się w tym meczu. 5-3. Tak wyglądają statystyki tego meczu. Jak widać, przeważałem zdecydowanie, dłużej utrzymywałem się przy piłce. Więcej strzałów, więcej celnych strzałów. No i 4 punkty, zostały 2 mecze. Muszę zdobyć 10 punktów, żeby się utrzymać. Będzie bardzo, bardzo ciężko. 800 monet. Mogę za to kupić 2 paczki. Może uda się troszeczkę wzmocnić któryś ze składów, czy to będzie angielski, czy niemiecki. I tak, prawy pomocnik, Darikwa. No, z jednej strony fajnie, z drugiej nie, bo mam już na prawej pomocy Taylora, który ma 91 szybkości biegu, co naprawdę bardzo, bardzo pomaga, bardzo fajnie się gra tym zawodnikiem. Zobaczymy, może któregoś z nich dam na lewą pomoc, która jest słabo obsadzona w tym angielskim składzie. Druga paczka. Cox, Price, Roberto. Słabo, 100 monet. Delikatnie ratuję tą kartę. Kondycję wystawiam za 200. Resztę na Quixel za 94. Braknie na trzecią paczkę po tym meczu i dokonam teraz tej małej korekty w składzie. Mam tutaj tego Szkota na lewej pomocy i on nie jest powiązany tutaj z żadnym zawodnikiem. Dlatego wolałbym tam chyba wystawić prawego pomocnika, ale wiedząc, że on jakieś tam powiązanie zrobi. No, ci zawodnicy są... No, Taylor jest szybszy, lepiej strzela Taylor, lepiej dribluje Taylor. Darikwa lepiej gra w obronie i lepiej podaje, więc lepiej będzie dośrodkowywał. Niemniej jednak zastąpię go za Briana. Chociaż Brian jest lepszy. No i też to ma gorszy skutek. No i tak to jest, no mam... No, chyba, że na prawą... jako, że jest lepszy w obronie, dam go na prawą obronę. Wtedy będę mógł pozbyć się tego Wilsvika, no. No, mam dylemat, że Wilsvik jest... też nie jest wolnym piłkarzem. Ma jednak 72 umiejętności. Zdecydowanie lepszy od Darikwy. Z tym, że nie jest z nikim powiązany, no. No, mam dylemat. Co zrobić? Podjąłem decyzję o sprzedaży Darikwy. Nie ma sensu dublować
zdobywać pozycji. Wystawię go za 150 na 3 dni. Może ktoś go tam chociaż troszeczkę wylicytuje sezon online. Drugi mecz mam nadzieję, że także uda się wygrać. Tym razem zagram angielskim składem. Chyba jednak zamienię tego Slagera na Love. Woli mi to troszeczkę ulepszyć zgranie, a dużej różnicy w tych zawodnikach nie ma. Kosmetyczna różnica, tutaj też zamienię Slagera na Love. Slagera na szybką sprzedaż wystawię, na Quicksela sprzedam. Slager, szybka sprzedaż. Mam dużo piłkarzy z Serie A i z Serie B, może z nich także udałoby się zmontować skład, ale to zobaczę po tym meczu, który rozegram tym angielskim zestawieniem. Widziałem. Mocny skład oparty na graczach z Serie A. No i taktyka taka nie dosyć rzadko spotykana w Ultimate Team. Rzadko używana przez graczy. Manolo Lama i Paco González les dan la bienvenida a la transmisión de este partido, que recuerden, se va a jugar aquí en el Alianza. Ojo, ya saben, pone la pelota. No y teraz Pogba. Dobra sytuacja, Pogba. Przykłada piłkę. Ależ bramka. Mario Gomez, 26 minuta. Próba zagrania, ale wyjątkowo nieudana. Taylor. Jeszcze ruszam Taylorem. Taylor, ależ bieg pole karne. Taylor! 1-1. Piękna bramka w 53 minucie. Cudowny rajd Taylora. Vamos a ver quién logra romper de muchas posiciones. Nie udało się przejąć piłki Bonda w 66 minucie. Strzał boleje. Świetny już mojego skrzydłowego, teraz Asamoah, pięknie się przedarł. Asamoah w polu karnym. Udało się obronić. Nie udało się wybić. Słupek. No teraz miałem naprawdę sporo szczęścia. I piłka do Wilsfiga. Wilsfig. Vamos a ver si le pasa la pelota. Zagrywa na skrzydło, przejął to Love, Love! Love! Dobitka, ależ to było Miller! No es que hayan cometido muchos errores, pero los que han tenido les han salido muy caros, Paco. Ahí te doy la razón, Manolo, el rival no les ha perdido. Czyli 5000 na paczki. Pierwsza się rozgrywa 10 paczek środkowej pomocy intensywny. Koreańczyk krytko z Janoszką. Kondycja na godzinę za 200. Wszystko na Excel. Kolejna paczka. Kolejny Irlandczyk Situ ze Swansea. No nie, jednak się nie przyda. Zaryzykuję, mam dużo pieniędzy. Po raz kolejny będę żałował, będzie to wielkie nic.
No nie, tym razem pierwszy raz mi się opłaciła ta paczka, że to pomocnik ofensywny z Belgii, ze szkockiej Premier League, z Patryk Wilstra. Wilhelm, Barata do fantazji. Damy go do klubu. 200 monet. No i na Quicksal 150 monet. To kupimy jeszcze raz, 750. Sebastian Tyrała z drugiej Bundesligi. Przedkowy pomocnik. No fajnie, tylko że akurat środek pomocy mam dosyć mocny. Ale dam go, porównam go. Kondycja 200. Trening sobie użyje. Na Johnstonie. Zresztą na Excel. Zobaczmy tego Tyrałę. Lepsze od Janiatowicza. Nie stracę na zgraniu, ale wolę Janiatowicza mieć w składzie. Grała na licytację 150 na 3 dni. Ostatnio za 750, resztę za 400 kupię. Napastnik z Serie B. Muszę zobaczyć, jak to tam w Serie B mi się udało nazbierać. Stawiam za 50. No, zmieniłem herb. Przypadkiem. A, to nie ma żadnego znaczenia. 1300. 4 paczki po 400. Może się uda 4, chociaż że nie, chyba tak nie. Jako Flores. Dabo. Z Blackburn. Raczej się nie przyda, ale wolę sprawdzić. MLS Dabo, przynajmniej jest ligi angielskiej. No ale Rosja jest lepsza od niego prawie każdym względem. Tak, Dabo. Nie nada się. Monet. Raczej uda się kupić jeszcze 3 paczki. Crawford, Tyra Petkian z Widzewa. Już tam nie gra, we FK Primbram teraz gra. Wystawiamy. Piasta Gliwice. Rzadko spotykana koszulka Yeovil'town. Przyda się ta paczka McKenzie, Garaka, Fofana. Żaden z tych piłkarzy mi się nie przyda. Excel 103 starczy na jeszcze jedną paczkę. Ciężko jest mocniej spać tymi paczkami. Otwieram teraz bodajże już 10 paczkę, albo lepiej żadnego wzmocnienia. Falk z austriackiej Bundesligi.
200 monet. Piłka. Witam ponownie. Tą część filmu nagrywam następnego dnia po siódmej części. Widać, sprzedało się mnóstwo kart, głównie kondycji. Tutaj drużynowa za 350, te wszystkie praktycznie po 200, po 150 niektóre. Trochę tego poszło, kondycja tutaj za 300, ta też za 300. Jedna się jeszcze nie sprzedała, ale wystawiłem na godzinę i sprzedam. Zaraz otworzę mnóstwo paszek. Dostałem już ofertę za Tyrałę 150. Pierwsza paczka za 400 monet. A w niej Barrett, środkowy obrońca. Jest wolny, ale bardzo dobrze gra w obronie. Myślę, że się przyda. I środkowy pomocnik defensywny, srebrna karta z Palmeiras, Liga do Brazil B. I Mustafa z Pogoni Szczecin. Dwie kondycje, które stawiam za 200. Koszulki. Trener bramkarzy. Wszystko na QXL. Widzicie, że nawet w tej paczce za 400 da się trafić srebrnego piłkarza. Już trzeci raz mi się trafił. Raul Navas, Young, Salamon, lewy pomocnik. Kondycja. Jeśli trafi się karta kondycji w paczce, to połowa paczki odzyskuje monety za połowę paczki, więc... No jest to całkiem opłacalne, czasem się 3, czasem 2, tak jak tutaj. Bramkarz Marshall, Da Costa, Tierney. Żaden się nie przyda. Kolejna srebrna karta, tym razem koszulka akademiki. Quixel. Herb Lechii Gdańsk. Kolejna z paczek. Prawy pomocnik z Anglii, no ale tam mam tego Taylora, który jest no, niesamowicie szybki i całkiem fajnie się nim gra, także nie przyda mi się. W tym angielskim zespole na lewą pomoc przydałby mi się zawodnik, no i jakiś troszkę lepszy napastnik, bo jest tam trochę lipa w ataku. Napastnik Sala, Blaurud, Kort, kolejny piłkarz z Pogoni. Tutaj znowu kondycja. Za blisko godziny, jak to wszystko się posprzedaje, to znowu otworzę kilka paczek. Jeszcze 1400 monet. Jedziemy kolejną paczkę. Bramkarz Townsend. Tu mam napastnika Irlandczyka z Football League 2. No ale jest wolny, no tak naprawdę nie ma nic wyróżniającego się. A tutaj trafił się Hebner. A dobra, szybka sprzedaż. Pomyślałem, żeby go zamienić z tym, który mam w składzie, bym zaoszczędził ze 2-3 kontrakty, ale kontrakty mam naprawdę na pęczki, więc szkoda czasu. Craig. No zobaczymy, porównam go z moimi obecnymi napastnikami. Dwóch Szwedów. Kondycja. No i jeszcze 811 monet, jeszcze dwie paczki. Zdołam zakupić. Nicholson, prawy pomocnik ze szkockiej Premier League. Agard, szybki napastnik. Niezbyt dobrze strzela. No zobaczymy, może się przyda. Clark, też go porównam z tym, co tam obecnie posiadam. Reszta na QXL. Tak więc dwóch środkowych obrońców i dwóch napastników padło mi do składu.
trzech porwańców. O proszę, napastnik 70-65, Thomas z Rotherham United. Bardzo jestem zadowolony z tej karty. Taką kartę można trafić w paczce za 400 końców, w brązowej paczce, tej podstawowej. Super, wskakuje na pewno ten piłkarz do pierwszego składu. Reszta to kicha, ale ta karta naprawdę... Chciałem napastnika i dostałem. No, także to było na tyle, jeśli chodzi o otwieranie paczek. Teraz poustawiam skład i do następnego razu. Pozdrawiam.